niespodziewanie mama Shikara i młody Byś zaprosili wszystkich na parapetówkę. W warszawskim zoo można było obejrzeć dobudowaną część pawilonu nosorożców, do którego wkrótce wprowadzi się rodzina. No, może jeszcze nie ma wszystkich mebli. Imprezę uświetnił poczęstunek. Tym razem goście przygotowali coś dla gospodarzy, którzy, nie ukrywajmy, byli z tego bardzo zadowoleni. A może przejęlibyśmy ten sposób goszczenia się od państwa nosorożców?